taki duży dziadek? No, tak wygląda. Klub w pełni profesjonalny. Dobra postawa zawodników, trening od samego rana. Coś się dzieje. Wacek ma przewagę, bo ma duże buty, 48. Wszystko wyłapuje. Ty masz nagrodę Złotego Grzebienia za najlepszą fryzurę w rundzie jesiennej pierwszej ligi. Na młodego Fernando Torres. Co się wychyl trochę. Jutro zobaczysz. Adams nie toleruje żartów. Znaczy w swoją stronę tylko nie toleruje. No strzelić dzisiaj czy nie? To zależy. Przydziałaj, mogę przydziałać. Głowy ci. Najpiękniejsze dobitki były? No, 2 metry dobitki. To najpiękniejszy brał. Typowy lis pola karnego. Albo zdechła kuna, to się okaże. Zdechła kuna pola karnego? Będzie incepcja, kamera w kamerze teraz. Rąka świetna, nie kumasz. Graży się, nie? A to wygląda. To już nie ten... To już nie fut. Już nie fut. Nie, rozpuszczalne. Nie, trzy mecze. A, trzy, tak? Miłosz Kozak w młodzieńczych latach w Zagłębiu. Dobra, pokaż się. Pokaż się. Twoja fryzura jest tematem numer jeden do kulisów. W tym odcinku, tak. Będzie dużo, często i gęsto. Ale to będzie mężczyzna. Nie mam siły, to przede wszystkim defensywa. Zostawić się wyklepy, potem pojedynek. Spekulacja. Cześć, Simko, bo się mierda, no! Puta madre! Jasiu, kapitan? No, to nie idzie, to był ten taki pierwszy minus, bo tak jak mówię, nie byliśmy w stanie dłużej przede wszystkim przejąć inicjatywy. No, po straconej bramce potem były takie okresy, w których próbowaliśmy oczywiście i mieliśmy jakieś swoje też sytuacje bramkowe, przeciwnik też miał, także mecz był otwarty i były te symptomy dobrej gry. No, po przerwie niestety, tak jak w pierwszej powiedzieli, weszliśmy, tak było po przerwie, w drugiej straciliśmy drugą bramkę. Niemniej dziękuję zawodnikom za to, że próbowali, bo zaangażowali. Tego nie mogę odmówić mojemu zespołowi.